Grzegorzu, jakby pan mógł tutaj tak w skrócie powiedzieć, co było przyczyną zdarzenia? Przyczyną zdarzenia przewrócenia się bramy od ekranu dźwiękochłonnego było poluzowanie się śrub mocujących zabezpieczenie przed przesuwaniem bramy do końca. Te śruby, one są ukryte, przesunęły się, brama poszła za bardzo do środka, duży wiatr spowodował, że spadło z zabezpieczeń górnych ta brama i stąd to całe zdarzenie. Dzisiaj komisja pracuje nad tym, ustaliliśmy już program naprawczy. No, w chwili obecnej są zabezpieczone bramy przed korzystaniem z nich. Będzie zrobiona belka zwieńczająca na górze pomiędzy słupkami bramowymi, dodatkowe rolki mocujące bramę od góry, tak żeby można było bezpiecznie to eksploatować. A kiedy możemy się spodziewać tutaj finiszu tych prac? Kiedy w ogóle zaczniecie naprawiać? No, mówię, dzisiaj są, na razie są prace zabezpieczające. Musimy w ciągu października to powinniśmy to zrobić, ale dokładnej daty jeszcze nie umiem powiedzieć, ponieważ jest to wszystko tak na bieżąco robione, także, ale będę informował.